Smok groźny i podstępny, gdy noc zapadała czarna, z wyłaził skrycie i swoim zachowaniem zatruwał ludziom. I tu niespodzianka. Dzień dobry, Józef Szopiński. Kłaniam się, witam państwa bardzo serdecznie. Zazwyczaj to one przepytują gości. Teraz ja będę przepytywał i państwo też oczywiście będą mogli to robić, bo liczymy jak zwykle na interakcje i na komentarze. Setny odcinek. Poranek u Hieronima to propozycja programowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łupacińskiego, która powstała w no, trudnym czasie, kiedy tak można się było tylko komunikować z czytelnikami. Ale no przecież przetrwała, a to pokazuje, że, że jest bardzo atrakcyjna i że chyba macie sporo fanów. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj trochę wspominali, no właśnie, dlaczego po pandemii nie zrezygnowaliście z tego? Bo okazało się, że ta forma to jest świetna komunikacja z czytelnikami, ale nie tylko z tymi, którzy przychodzą do biblioteki, ale również z sympatykami, przyjaciółmi, pozyskiwanie nowych klientów. Powiesz, że biblioteka teraz już nie ma czytelników ani użytkowników, tylko ma klientów. klientów. Tak, tak. To jest zupełnie nowa forma biblioteki. O tym opowiadaliśmy przedwczoraj na ogólnopolskiej konferencji dotyczącej bibliotek w nowym, nowym czasie, po popandemicznym. O. Ten program, który powstaje i który jest zawsze w każdą środę o godzinie 10 na Facebooku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, jest tworzony przez zespół bibliotekarzy. I myślę, że to jest bardzo istotne, że. No, pokazuje te rolę bibliotekarzy. My mówimy od bardzo dawna, że bibliotekarz to jest też animator kultury, że nie tylko wypożycza książki, że organizuje wydarzenia, a tutaj yy, pokazujecie, że też potrafi stworzyć studio telewizyjne. Jesteśmy dzisiaj w podziemiach Wojewódzkiej prawda, Biblioteki Publicznej. Chociaż, minus jeden, minus tak, jeden. Chociaż nadajecie z różnych <laughs> miejsc biblioteki, powiedz trochę Dorota o zespole, który tworzy właśnie ten program. Zespół, właściwie trzą tego zespołu jest od początku, mam wrażenie, że taki sam. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że ci, którzy zaczęli pracować nad porankiem, po prostu tak się nim zachłysnęli, że to już niemożliwe było, żeby odejść. Ja nie wiem, czy ja powinnam się wypowiadać, bo to ja byłam tą osobą, która wśród tych entuzjastycznych zdań powiedziała, że. Nie, to kiepski pomysł. Ja nie, ja nie uważam, że to będzie najlepsza forma i czy ona się sprawdzi. A potem wracając jeszcze do pierwszego pytania, myślę, że też nie mogliśmy z poranka zrezygnować, bo byłoby nam żal. Zbudowaliśmy to studio naprawdę od podstaw. Mnóstwo ludzi, mnóstwo naszych gości, którzy są u nas po raz pierwszy, rozglądają się tutaj i mówią: Aha, czyli Radio Lublin ma. Tutaj swoje studio, a wy je wynajmujecie. Także jesteśmy podejrzewani o, o wynajmowanie profesjonalnego studia. Nie, to jest studio, które sami stworzyliśmy, bardzo nietypowe. Zawiera w sobie garderobę, jak potrzeba to jadłodani jak potrzeba to ekspres do kawy, który istnieje Uczeszemy, tylko w postaci kawy. Również. Zdecydowanie, mm -hmm. zdecydowanie. A przede wszystkim ugoszczą na bardzo wygodnych fotelach i kanapach. E, przeglądałem trochę tych odcinków. Mm -hmm. e, mamy setny, a tematów mnóstwo. E, dla tych, którzy nie oglądali wszystkich, to nie jest tak tylko, że w poranku u Hieronima opowiadać o tym, co się dzieje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Oczywiście to jest trzon I to są główne tematy, ale widzę, że są i e sport, bo przecież były spotkania na przykład z redaktorem Andrzejem Szwabem. Mówicie o tym jak można jak warto pomagać Ukrainie jak też wy to robicie był odcinek który mi się bardzo podobał bo był dla mnie ważny o Hadesie o kulturotwórczej roli Hadesu o ikonach także przy okazji wystawy którą u siebie gościliście ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia co staracie się ująć w tym poranku co jest dla was ważne żeby się znalazło w tych odcinkach chyba wszystko to, co jest, jak to się mówi, na topie. To znaczy, chcemy być. Takim medium, które widzi to, co się dzieje dookoła. Ta Ukraina jest tego najlepszym przykładem, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, weszliśmy w tematy ukraińskie i będziemy je dalej rozwijać i realizować. Te ikony z kolei, to tutaj jest też taka m, informacja, że owszem, spotykamy się raz na tydzień tutaj w studio, ale my jako ta ekipa realizujemy jeszcze różne inne wydarzenia w bibliotece, na przykład spotkania autorskie online, nagrywamy. Mamy rozmowy na przykład o ikonach, bo wystawa ikon była tutaj w naszej bibliotece. Także to studio było takim zalążkiem, ale my tutaj wychodzimy też poza tylko te co, co tygodniowe spotkania. A jeżeli o tematy, to jest naprawdę takie szerokie spektrum, bo z góry założyliśmy sobie potem, kiedy już zdecydowaliśmy się, że poranek będzie trwał, Bo na początku przypomnijmy sobie, że była to taka inicjatywa, która miała zaistnieć w czasie i tu jest pierwsze pytanie. Mm -hmm. Konkursowe, Kiedy? tak? Konkursowe. No właśnie, no będzie dobrze. Będzie pięć pytań konkursowych. I to Bo jest pierwsze pytanie. Drodzy Państwo, my dzisiaj jesteśmy... 100% na żywo. Tutaj mm -hmm. nic nie jest nagrywane, a różnie bywało, prawda? No różnie Bo czasami bywało, trzeba przyznać, że niektóre odcinki e, ze względów na przykład logistycznych gość był wcześniej, więc trzeba było go nagrać. Czasami były te odcinki nagrywane. Dziś 100% na żywo, pięć książek do wygrania. Tak I pięć pytań konkursowych, Ewa. Pięć pytań konkursowych, i to jest pierwsze pytanie: takie klasyczne, tradycyjne, mm -hmm. kiedy pojawił się pierwszy poranek. Chodzi nam o datę i godzinę emisji. Kiedy pojawił się pierwszy poranek u Hieronima? Czekamy na odpowiedzi oczywiście w, w komentarzach. Kto jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, dostanie ciekawą książkę. Dostanie. Ewa nie pamięta jaką. Czy dostanie, pamięta? dostanie. Będą to książki bardzo różne, bo mamy tutaj cały szereg książek przekazanych przez wydawnictwa lubelskie. Jeżeli Państwo się dobrze sprawdzą w naszej interakcji, to mogą... Do Państwa również książki, możemy przekazać również Państwu książki nie tylko związane z pytaniami konkursowymi. Dobrze, ja już podglądam, czy tam jakieś są odpowiedzi. Proszę śmiało tutaj pisać, udzielać prawidłowych mm -hmm. odpowiedzi. Pozdrawiamy w ogóle wszystkich Państwa, którzy są z nami, proszę dać znać, czy się Państwu podoba, i oczywiście, jaka jest odpowiedź na, na to pytanie. To ja jeszcze tutaj pociągnę mm -hmm. ten wątek. Zatem kiedy stwierdziliśmy, że ten poranek tak. Udaje nam się i mhm. chcemy go dalej realizować, to zdecydowaliśmy się na to, żeby te tematy różne się pojawiały, chociaż. Jeżeli ktoś pamięta nasz pierwszy poranek, to my wcale nie zaczęliśmy od tematu bibliotecznego. Mhm. Zatem od razu założenie było takie, że biblioteka tak, oczywiście, wszystko to, co się dzieje w naszej bibliotece, w innych bibliotekach miasta i regionu, ale to ma być właśnie forma takiego, Wyjścia do ludzi, pokazania, że my, bibliotekarze, interesujemy się tematami wszelkimi i do tych tematów wszelkich chcemy Państwa tutaj w rozmowach zaprosić. Setny odcinek, więc już z luzem. Ewa wchodzi na plan minutę przed, no ale mm. oczywiście, przecież nie zawsze tak było, różne były i kiksy prze, 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 przez te sto odcinków. Dlaczego powiedziałaś, odłóż słuchawkę do, do Marka? Bo zdarza nam się, że dzwoni telefon. Ten telefon nie dzwoni nigdy. To nie jest tak, że tu się urywa telefon. Na co dzień nie dzwoni, natomiast dzwoni zawsze w czasie programu na żywo. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, proszę Państwa, nie ma zasięgu i to jest nasza olbrzymia. Bolączka, bo wtedy, kiedy ten telefon jest bardzo potrzebny, to nie ma mowy. To trzeba biec wręcz piętro wyżej, bo ten zasięg się absolutnie nie może przebić. W czasie programu na żywo zawsze przebije się zasięg i zawsze wtedy ktoś próbuje się dodzwonić z jakąś sprawą niecierpiącą zwłoki i nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Tak się dzieje. Testowaliśmy kiedyś naszych kolegów, bibliotekarzy, <laughs> czy znają numer telefonu. Tutaj do tego pomieszczenia. Nikt nie zna. Nikt nie znał. Były takie nawet zdziwienie, że tu w ogóle jest telefon. No, ale kiedy nie trzeba, ten telefon dzwoni, pamiętam odcinek, kiedy były to, był to odcinek związany z Hieronimem Łubaccińskim, urodziny Hieronima, końcówka programu, kiedy tutaj właśnie urodzinowo o Hieronimie mówimy i zadzwonił telefon. Oczywiście program nam się skończył, a my potraktowaliśmy to jako pierwsze życzenia dla Hieronima. Pacińskiego. Oczywiście. No i pięknie. Można powiedzieć, że my mamy dzisiaj świąteczny odcinek, tak? No bo świętujemy uh -huh. ten setny odcinek, ale też 26 maja 1907 roku. To jest data, kiedy powstała biblioteka imienia Hieronima Łopacińskiego. Jesteśmy w trakcie tego świętowania, a w związku z tym dziś będziemy także państwu pokazywali wypowiedzi bibliotekarzy o tym... O czym tak naprawdę dla nich jest ta praca i w ogóle biblioteka? To może czas na pierwszą z tych wypowiedzi. Pierwsza z wypowiedzi. Te wypowiedzi miały wczoraj w całości zaistnieć na naszej gali, która odbyła się w teatrze Osterwy, ale okazało się, że ta cała seria różnego rodzaju wyróżnień, odznaczeń, przemów okolicznościowych. Jak to zawsze na gali bywa, trochę przedłużyła y, tę całą naszą uroczystość. I tam w trakcie gali zaprezentował się tylko nasz kolega Piotr, zaraz go Państwo zresztą tutaj us usłyszycie, ale y, nasi pozostali koledzy musieli poczekać na dzisiaj, na tę transmisję. Ja myślę, że to nawet nieźle, no cóż w tym teatrze. Pewnie. No co tam, 100, 150 osób, a, tu? a tutaj cały świat. Oczywiście, dobrze, Pierwszy pierwsza wypowiedź. Piotr. Pierwszy Piotr powie o tym, czym dla niego jest praca w bibliotece. Nazywam się Piotr Mikulec, jestem pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Mam wykształcenie wyższe. Skończyłem historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To nie jest moja pierwsza praca, natomiast moja droga kariera życiowa powoli jak gdyby właśnie wypełniła się. Wcześniej byłem nauczycielem, pracowałem w dwóch szkołach. Uczyłem historii, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie. Już od najmłodszych lat, tak jak każdy, szukałem swojej drogi życiowej, chciałbym znaleźć, chciałem znaleźć pracę, która będzie dawała mi satysfakcję. Już tam pomijam kwestie materialne, bo stawiałem satysfakcję i samorealizację na pierwszym miejscu. I tą drogą, jak gdyby podążałem, szukałem swojego miejsca pracy zawodowej. I w pewnym momencie, jak gdyby puzle ułożyły się, zobaczyłem jasny i klarowny obraz. Dlaczego tak się stało? Bo znalazłem skarb. Nalazłem skarb, ale nie tak, jak nam się wydaje, złoto, diamenty czy jakieś inne drogocenne przedmioty. Tym skarbem okazał się, Wspaniały, bogaty księgozbiór biblioteki. Biblioteki Chironima Łupacińskiego. Wcześniej pracowałem w dziale zbiorów specjalnych. W dziale zbiorów specjalnych zajmowałem się dokumentami życia społecznego. Są to tak zwane druki ulotne, różnego rodzaju materiały, ulotki i można by ich tutaj wiele wymienić, tak zwane efemeryda. W dziale udostępniania zajmuję się tym, co jest taką, mi się, jedną z najważniejszych misji bibliotekarskich, mianowicie udostępnianiem, czyli łączeniem czytelnika z naszym księgozbiorem. Umożliwieniem mu znalezienia tego, czego tak naprawdę potrzebuje, tej właściwej książki, którą on, on pragnie wziąć do ręki i z niej skorzystać. Właśnie tutaj chciałem zaznaczyć, że gdy znalazłem ten skarb, tak wrócę jeszcze do mojej wcześniejszej wypowiedzi. Od razu uświadomiłem sobie, że nie wystarczy tylko ten skarb, że tak powiem, no, posiadać, mieć z nim styczność, korzystać z niego. Wydaje mi się, że tutaj ważniejszą kwestią jest umieć się tym skarbem dzielić. Właśnie. I dzielić się z innymi ludźmi. Czyli spełniać tą naszą misję łączyć czytelnika z książką, z księgozbiorem. Jest taka anegdota, biblioteczna można powiedzieć. To chyba wiąże się z tym, że mam, mam pasję do pracy właśnie bibliotekarskiej, bo znalazłem ten skarb. I często się zdarza, że wychodząc z biblioteki, yy, bliża się godzina 15.30, tak jak my pracujemy, pierwsza zmiana. Ja tak sobie no, troszeczkę żartobliwie mówię, no niestety, trzeba już iść do domu. I będą mogli Państwo dzisiaj poznać więcej jeszcze właśnie osobowości bibliotekarzy związanych z wojewódzką biblioteką publiczną, a w międzyczasie widziałem, że wpadła już prawidłowa odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. Tak jest, książka wędruje do pani Anety. 1 lipca 2020 roku środa, ale różnica pomiędzy środą, teraźniejszą, tak. to taka, że zaczynaliśmy o godzinie 9. A po pewnym czasie, po okresie wakacyjnym, kiedy właśnie stwierdziliśmy, że to, to będzie to, mm -hmm. to przeszliśmy na godzinę dziesiątą. No, więcej czasu na. Makijaż, fryzura, tak, kawuty, kawa, <laughs> kreacje. Oczywiście. No dobrze, to może teraz jest dobry moment, żebyśmy pokazali rzeczywiście trochę kuchni i tej ekipy, która jest tam po drugiej stronie kamer, która w nerwach po prostu mhm. czasem działa, bo coś się wysypuje, bo nie ma internetu. Ale dzięki nim zawsze te odcinki jednak są emitowane. Od początku pracowaliśmy z dwoma markami. Nie chcą się pokazywać. Raz jeden usiłowaliśmy na to namawiać, raz drugi. No, średnio nam się to udaje. Nie wiem, czy dzisiaj nam się to uda, ale w każdym razie. O, słyszę głos. Tak. Nie Ale się będziemy dać. walczyć. Tak, ale trochę na zdjęciach coś tam mogą Państwo zobaczyć. Tak, 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 o, właśnie tak. teraz, kontury. Dwóch marków: Marek Janik Dźwiękowiec i Marek Semeniuk, realizator ekranowy, tak to nazwijmy. Dołączył do nas. Już teraz do tej ekipy na stałe dołączył Andrzej Gieroba, a zatem mamy taką silną grupę męską wspierającą nas tutaj po drugiej stronie ekranu. Wspomaga nas również Kamil i Mamy tak. nadzieję, że Kamil do nas wróci. Tak, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy i miło wspominamy. I to jest ten trzon i to jest ten trzon i, i, i właściwie to cieszy, że przez te dwa lata tej pracy, przez te sto odcinków. Czy różniliśmy się czasami w zdaniach? Ależ oczywiście. Czy czasami warczeliśmy na siebie? Ależ oczywiście. Ale to wszystko było poza ekranem. Mi się bardzo podoba, że czasem zapraszacie gości innych do prowadzenia, tak? że to nie, nie jesteście zawsze wy, bo we współczesnych mediach, no właśnie, ja też, ja też bardzo często muszę prowadzić rozmowy na których słabo się znam. Mhm. Te rozmowy zawsze są płytkie, płytsze niż mogłyby tak naprawdę tak. być. Tak. I widzę, że dlatego pewnie też z myślą o tym zapraszać inne osoby. Kto jeszcze poza wami prowadzi odcinki? I to jest kolejne pytanie. I to jest kolejne pytanie a, konkursowe, a tak? ale ponieważ my nie możemy wygrać mhm. książki jako nie prowadzące, mi nie możemy na nie odpowiedzieć, ale zapytamy państwa. Tak jest, proszę w komentarzach wpisywać, kto jeszcze współprowadzi poranek u Hieronima. Można bardzo łatwo to sprawdzić, na przykład wchodząc na wbp.lublin.pl. Bo tam oczywiście archiwalne odcinki, ale wierzę, że Państwo po prostu to wiedzą. Myślę, że wiedzą i to myślę, że wiedzą nie tylko nasi koledzy, ale również nasi stali słuchacze, a zatem pytanie jest. My, nawet tutaj zakładałyśmy, że tych nazwisk może być kilka, no ale. Powiedzmy sobie, niech będzie jedno, nie będzie dwa. Nie będą to dwa nazwiska. I wtedy już książka wędruje do Państwa. Ja tak sobie myślę, że ta forma komunikacji z czytelnikami, z klientami, z czytelnikami. Z czytelnikami. Z czytelnikami jest super, bo po prostu od razu macie też wyniki tego, czyli które tematy zgromadziły więcej widzów. Które tym właśnie budzą to zainteresowanie? Mało tego, są zawsze komentarze, no skoro jest to też w przestrzeni internetowej, to, to się pojawiają życzenia, że ja bym chciał taki temat, ja chciałbym taki temat. I, i co, co wam dała taka nowa forma komunikacji z czytelnikami i jak ten um, kontakt czytelników, te, ta informacja zwrotna wyglądała przez te odcinków? Ja myślę o czymś, co dla mnie jest szalenie ważne i jak najbardziej jest też chyba odpowiedzią na Twoje pytanie. W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że faktycznie to działa, że ludzie nas oglądają, że ludzie odpowiadają, że, że tak, jesteśmy tutaj, oglądamy, ten program jest dla nas ciekawy, ale takim dla mnie też bardzo wzruszającym miernikiem tej oglądalności był fakt, że w pewnym momencie poczułyśmy, że skoro jest ktoś po drugiej stronie, to może zróbmy też coś dobrego. Czyli podpowiedzmy, że na przykład jest w Lublinie mała Nina Słupska, która potrzebuje mhm. pomocy. I to była taka ogromna akcja, w którą cały poranek u Hieronima mhm. wszedł Całym sercem i okazało się, że Państwo odpowiadali na nasze apele. Ja oczywiście wiem, że nie możemy pewnie przypisywać sobie aż takiego sukcesu, natomiast nie zapomnę tego poranka. Kiedy siedzieliśmy tutaj z Tomkiem Słupskim, to był program na żywo, i mówiliśmy o tym, że można wysłać SMS, a że można przelać pieniądze, że można w taki czy taki sposób nie nie pomóc. A za ekranu jeden z kolegów z ekipy technicznej pokazywał nam cały czas tak, i w czasie przerwy reklamowej wytłumaczył nam, co to znaczyło: bo mówi Marek, ale o co ci chodzi? Czy to chodzi o to, że szybciej idźcie dalej? A Marek mówi: Nie, chodzi o to, że kiedy zaczęliście o tym mówić, to ruszył licznik i zaczął biec do przodu. Więc oczywiście mieliśmy nadzieję, że, że tych ludzi dobrej woli jest mnóstwo, natomiast być może to też była nasza cegiełka. Także myślę, że to, to też są takie dobre strony to, że, że, możemy, że możemy pomagać że możemy mówić o tym, czym jest autyzm jak się z tym oswajać, jak pomagać jak mogą się odnaleźć w instytucji kultury, ale nie tylko w świecie, w ogóle osoby z niepełnosprawnościami, jak powinniśmy do tego podchodzić, jak powinniśmy pracować, co powinniśmy zrobić, żeby pomóc małej ninie, a więc puścić w świat te informacje o pomocy co powinniśmy zrobić, aby pomóc małemu Kacprowi. Dla Kacpra, przypominam, proszę Państwa, zbieramy cały czas plastikowe nakrętki. Mogą je Państwo przynosić do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Także ja się śmieję, że gdybyśmy mieli podzielić się na redakcję, to, to pewnie mnie by przypadła w udziale taka redakcja polityki społeczno-kulturalnej, bo ten temat pomocy jest mi bardzo bliski, dlatego, dlatego o tym mówię. Po prostu literacka, tak? Literacka, ale no tutaj musiałam się zmierzyć z wieloma tematami, bo ja muszę powiedzieć, że my sobie czasami mamy taki moment, kiedy nie tyle nam tematu brakuje, co no, chcemy tutaj zaprosić gości, ale gości akurat nie mogą, więc tam próbujemy te odcinki, jak to się mówi, wiesz, taki pozabranżowych różnych, dziergamy te odcinki, ale czasami jest tak, że mamy tyle tematów, tyle gości, że próbujemy to wszystko jakoś rozłożyć, żeby, żeby nam te tematy po prostu jeden po drugim wchodziły, mamy aż nadmiar tematów. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile Dorotę tak bardzo wzruszyła ta historia właśnie z naszym mhm. Markiem, Markiem Semeniukiem, który śledził ten licznik, to mnie szalenie rozbawiła historia też z naszym kolegą Markiem Semeniukiem, kiedy tutaj robiliśmy burzę mózgów, bo my po każdym poranku się spotykamy. Tutaj zostajemy i rozmawiamy o tym, co będzie w najbliższym czasie. I zaczęliśmy rozmawiać o tym zapraszanych gościach potencjalnych. I tu takie nazwisko, takie nazwisko, takie nazwisko. Zapiszmy i zapiszmy. I Marek tak słucha nas, bo jeszcze włączał się nasz dźwiękowiec, Marek i Janik. I tak rzucaliśmy tym i mówi, ludzie. Skąd wy tych wszystkich ludzi Ludzie, znacie? Uspokójcie tak. się już. No więc ja by, okazało się. będziecie tak zapraszać, to nigdy stąd nie wyjdzie. Nigdy tak, do tego nie tak, 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 tak. To było miłe. Super. No to teraz sięgam do, do, do naszych widzów, którzy piszą. Bardzo za to dziękujemy i oczywiście ja też będę bardzo wdzięczny, jeżeli Państwo y, napiszą, gdzie teraz nas Państwo oglądają. Mamy już odpowiedź na pytanie konkursowe. Nie wiem, czy prawidłowo zaraz Ewa mi powiesz. Pani dobrze. Ania napisała, że prowadziły rozmowy także Pani Lidia Głębicka i Pani Joanna Żelazowska. I bardzo dobrze. I to jest Książka? bardzo dobre pytanie. Tak? Książka dla Pani Ani. Będziemy się kontaktować po programie. Super. I mamy też pozdrowienia z Kraśnika. Serdecznie pozdrawiamy. Salonik Literacki w Kraśniku. Jak miło znów powitać porannie, tym razem wiosennie. Poranek y, ma swoich takich wiernych fanów i widzów. I ten salonik z Kraśnika jest z nami właściwie od początku. My się też kłaniamy. Uchłaniamy Bardzo serdecznie. się nisko. Oczywiście. No i czekamy oczywiście na, na tych czytelników. Y, Którzy jeszcze nas teraz oglądają, proszę napisać, w jakiej dzielnicy Lublina, w jakiej miejscowości na Lubelszczyźnie, a może gdzieś dalej, globalnie, może, no, no nie wiem, no, marzą nam się oczywiście także czytelnicy i widzowie z całego świata. I, I oni czekamy. są, mhm. i oni są, tylko niekoniecznie oglądają nas właśnie live. Bo y, kiedy my obserwujemy po emisji poranka, on oczywiście jest archiwizowany na naszej stronie, jak wzrasta oglądalność, jak wzrastają zasięgi, orientujemy się, że ta poza, pora, pora poranna jest dla niektórych dobra, ale poranek potem ma też bardzo duży, dużą ilość. Swoich właśnie widzów i wręcz powiedziałabym fanów. I dlatego bywa tak, że z tygodnia na tydzień, kiedy sprawdzamy oglądalność, to okazuje się, że ona czasami bardzo mocno wzrosła. Kiedy na przykład są jakieś takie tematy bardzo, bardzo aktualne, które funkcjonują w przestrzeni i do których ludzie chcą się odnieść. Także ta dzisiejsza obecność to jest jedno, za to bardzo dziękujemy, ale wiemy, że poranek potem jeszcze będzie oglądany. I za to również dziękujemy. A jeśli mogę jeszcze wspomnieć o zakątkach świata, mm -hmm. w których też jesteśmy oglądani, no to musimy się przyznać, to nie był poranek, to była rozmowa, która była zaplanowana na inną godzinę w ramach naszych działań. Działań online, no i musimy się przyznać, że postawiłyśmy uh -huh. Stany Zjednoczone na baczność. Tak. Nie, nie Wiemy, wiem. że rodziny wstały, przygotowały sobie kawę coś do jedzenia w ich Noc. szlafrokach zasiadły przed ekranami i niestety właśnie wtedy łącza internetowe odmówiły posłuszeństwa. Także... Wie, ka każdy chce, żeby mu po prostu serwery padły z nadmiaru yy, widzów, więc gratuluję, że Wam się to yy, udało zrobić. Pan Piotr też w yy, Wpisuję kolejnych współprowadzących Bożena. Lecha Jabłońska, kolejna prowadząca, pan, pan Piotr. Bożana Lecha Jabłońska, pan Piotr oczywiście wykazał się też wiedzą. Dla pana Piotra również. Też książka. znajdziesz książkę? Tak jest. Już trzy ja rozdałaś, żebyś sobie... nie popłynęła, wiesz. O, bo Mamy nie, 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 pięć nie. do rozdania. Bibliotekarze zawsze mają książki. Słucham. To Ewa, w takim razie kolejne pytanie poproszę od ciebie. A może nie pytanie, mhm. a teraz posłuchajmy może kolejnej wypowiedzi na temat biblioteki. Dobrze. Przed nami Joanna opowie o swojej pracy w bibliotece. Nazywam się Anna Załęcka maleska pracuję tutaj 7 lat. Obecnie pracuję w dziale udostępniania, a konkretnie w czytelni czasopism. W czytelni czasopism, udostępniam czasopisma czytelnikom, zamawiam czytelnikom czasopisma, jak również też doradzam studentom i przechodzącym czytelnikom i z jakich czasopism mają skorzystać, pisząc na przykład pracę magisterską. Studia skończyłam z zakresu psychologii i socjologii. Przyznam szczerze, że, że jeżeli chodzi o moje wykształcenie psychologiczne, bardzo się ono przydaje w pracy, w czytaniu czasopism, ponieważ mamy różnych czytelników. No cóż, niektórzy są bardziej wymagający wybuchowi. Ogólnie, ogólnie mamy różnych czytelników z różnymi temperamentami, i warto. Warto mieć to takie przygotowanie psychologiczne, żeby wiedzieć, jak z czytelnikiem postąpić, jak należy takiemu czytelnikowi pomóc. Moi znajomi y, 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 uważają, że praca w bibliotece jest mało stresująca, spokojna, bezpieczna. Dla mnie praca w bibliotece jest nie jest stresująca, jest spokojna, komfortowa, ponieważ kiedy przychodzę do pracy, to wiem, że y, Mogę liczyć na dobre słowo, wsparcie, jak również na to, że będzie będę mieć miły klimat i w pracy, dzięki któremu lepiej się pracuje i lepiej się człowiek czuje. U nas w pracy każdy ubiera się w taki sposób, żeby było wygodnie, ale też każdy ma swój gust i ubiera się przede wszystkim według swojego stylu. Jeżeli chodzi o panów, którzy pracują u nas w bibliotece, niektórzy ubierają się elegancko, tak jak biznesmeni, tak jak ludzie biznesu, ale są też mężczyźni, którzy ubierają się na luzie. Także stwierdzam, że i taki i taki strój jest w porządku. W czytelni czasopism gdyby dodać takie, oprócz krzeseł i stolików, gdyby dodać na przykład Jakieś pufy, żeby też czytelnik mógł siąść czasopismo sobie poczytać, ponieważ no, bardzo dobrze jest siąść przy stoliku i poczytać, ale są też czytelnicy, którzy lubią tak sobie wygodnie siąść, żeby było miękko, przyjemnie i żeby spokojnie w ciszy przeczytać czasopismo. Nie zawsze jest czas na to, by porozmawiać z bibliotekarzem. Czasem wpadamy, gdzieś wypożyczamy tę książkę, pytamy tylko o jakąś nowość, biegniemy dalej i czasem nie wiemy, jak wiele e, pasji wkładają w swoją pracę. Ale dzisiejszym, dzięki dzisiejszemu odcinkowi będą mogli Państwo trochę lepiej poznać bibliotekarzy, którzy pracują tu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego. E, poproszę Ewa o kolejne pytanie konkursowe, bo chcielibyśmy jak najwięcej tych książek rozdać. Ponieważ mamy setny, pytamy o datę i godzinę 50 poranka u Hieronima. Dobrze. Mamy już datę pierwszego. A ty pamiętasz, o czym on był? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobrze, <śla> naprawdę. No dobrze, ale, e, ale jestem ciekaw, co najbardziej zapamiętałaś z tych stu e, odcinków rzeczywiście, w którą rozmowę. Są takie rozmowy, które czasem idą jak po grudzie. Są takie rozmowy, kiedy czasami trzeba się do nich bardzo długo przygotowywać w pracy dziennikarskiej. I bywają takie spotkania i rozmowy, gdzie po prostu siąkamy, wchłania nas i po prostu płyniemy. Jaka to była rozmowa? Ta rozmowa, która mi zapadła w pamięć, to była rozmowa, yy, i nie mówię tylko dlatego, że chcę się tutaj jakby odnieść do obecnej sytuacji. Mm -hmm. To najtrudniejsza, chyba jedna z najtrudniejszych rozmów, które ja tutaj prowadziłam, to była rozmowa z ojcem Markiem Kowalskim, Paulinem mm -hmm. z Mariupola. Aha. Tylko że ja rozmawiałam z nim na rok przed wojną, mm -hmm. a on mi opowiadał o wojnie. O wojnie, która się działa w Mariupolu, na obrzeżach Mariupola, kiedy Mariupol jeszcze był tym miastem po ukraińskiej stronie broniącym się. Mm. A tam już wojna trwała sześć lat. O wojnie, o której my trochę zapomnieliśmy i której nie dostrzegaliśmy, prawda? Bo tak. to, o tej wojnie, która trwała od 8 lat, a w zasadzie w naszych mediach ona raczej nie była obecna i w naszej świadomości. Tak. I to, kiedy wojna wybuchła, kiedy się okazało, że... Wszystko jest już tak blisko nas, bo ta wojna przecież tutaj, dotyka mnie jej na wyciągnięcie A. ręki o mamy. To wtedy sobie pomyślałam, jak ważna była ta rozmowa z ojcem Markiem Kowalskim. Ona była trudna, bo ja, ja się musiałam do tego tematu przygotować, bo to był temat dla mnie absolutnie, mhm. właśnie tak jak mówisz, abstrakcyjny wręcz. Ale okazało się, że te rozmowy zapadają w pamięć. Mhm. I do tej rozmowy chciałabym tutaj nawiązać, kiedy pytasz mnie o ważne rozmowy. Mhm. Natomiast no chyba najbardziej lubimy te rozmowy, gdzie rozmawiamy tak właśnie na luzie, kiedy się y, znamy na temacie, kiedy tak. I niekoniecznie jest to temat biblioteczny, bo, bo i niekoniecznie jest to temat o książkach, bo każdy ma jakieś tam swoje pasje, zainteresowania. No kiedy sadzałam przed sobą kolegę, z którym pracuję w swoim dziale od 1999 roku, on mi opowiadał nie o tym, jakim jest bibliotekarzem, mm -hmm. ale jakim jest Morsem. A. Więc to są fajne rozmowy. Co, co prawda, nie postawiliśmy przed nim Wanienki, bo i takie były pomysły. Pomysł tak. Był. o, pomysły <laughs> mamy różne, ale o morsowaniu rozmawialiśmy. A zachęcił Cię do tego morsowania? Ja jestem generalnie zimno lubna. Ja tylko zawsze mówię mu jedno: że nie byłoby dla mnie problemem zamoczyć się w zimnej wodzie. Mm -hmm. Mówimy tutaj o naszym zalewie tak. tylko w życiu nie zamoczyłabym się w tak brudnej wodzie. No tak, dlatego trzeba pojechać na Pojezierze Łęczyńsko-włodawskie, na przykład i tam pomorsować. Polecamy pomyślę. Dobra, super. Drota, twoja taka ważka rozmowa, która zapadła Ci w pamięć i którą chciałabyś teraz polecić, no bo te rozmowy wciąż są dostępne do, do, do obejrzenia i warto do nich wracać. Ta rozmowa, mało tego, że odbyła się całkiem niedawno, to jeszcze ją wywołałeś na początku programu, to była rozmowa dotycząca Hadesu, mm -hmm. kawiarni artystycznej Hades. Dla mnie to była bardzo szczególna rozmowa, dlatego że ja się w Hadesie wychowałam, Hades mnie wychował i, i, i to wszystko pamiętam z perspektywy osoby, bardzo delikatnie nastoletniej, ale ja miałam chyba 10 albo 11 lat, kiedy do Hadesu rodzice mnie po raz pierwszy zabrali i spotkałam się w studio z ludźmi, którzy w Hadesie bywali, którzy Hades tworzyli, którzy zasiadali na widowni, tak jak Karolina Rozwód, którzy Hades. Dla nas stworzyli, tak jak Ela Cwalina. Spotkaliśmy się w momencie, kiedy zabrakło już z nami Leszka Cwaliny, dlatego dodatkowe wzruszenie. I, i, i to jest taka rozmowa, która dla mnie była niesamowicie ważna, niesamowicie trudna, bo to była mieszanka emocji. No więc. Trudno się dziwić, że ja Państwa bardzo zachęcam. Jeśli ktoś jeszcze tej naszej rozmowy nie słyszał, to to polecam. Gościem specjalnym był wtedy Jan Ptaszyn Wrublewski. Więc... Zazdrości już, Dorocie, prawda? Strasznie zazdrości, widziałem to i pamiętam nawet to uczucie zazdrości, jak to zobaczyłem. Eee, sprytnie skorzystaliście z, z, z tego, że Jan ptaszek Królewski pojawił się w Teatrze okay. Starym, prawda? Tak, ale to I dzięki... Wykorzystaliście idealnie tę okazję, żeby go ściągnąć do studia. Dzięki fantastycznie. Mi się nie udało, ale, ale porankowi. U Porankowi się udało, i to nie pierwsza fantastyczna współpraca z Teatrem Starym, dlatego nisko się kłaniamy pani dyrektor Karolinie Roswód, bo rzeczywiście jest taką dobrą, dobrym duchem naszego programu. Ja sobie żartuję, kiedy mówi o teatrze i jest w roli gościa. To ja sobie żartuję, że Karolina już nie jest gościem, już jest niemalże gospodarzem, gospodynią tego programu. Ewa, kolejna książka chyba z Twojego regału powędruje mm -hmm. do, do Wicki. Pani Ania napisała 9 czerwca 2021 roku, godzina 10. Zgadza się, wszystko się zgadza, ale wiesz, zastrzeliłeś mnie, jak to się mówi, pytaniem, co to był wtedy za poranek? Nie no. pamiętam. No popatrz, 100 poranków za nami, no. powinna pamiętać wszystkie, a jednak. Pamiętamy no. wszystkie, tylko nie w kolejności. O tak o tak, o tak, o tak, o tak. Super, dobrze. Ja e... proponuję, ja proponuję, Ta. Józku, teraz żebyśmy się znowu pochylili nad biblioteką i posłuchajmy młodego kolegi naszego, który pracuje w bibliotece niedługo, mm -hmm. ale widzimy w nim duży potencjał, trzymamy za niego kciuki. Przyszłość biblioteki. Przyszłość biblioteki. Marek dla Państwa o swojej pracy w bibliotece. E, nazywam się Marek Bunia, jestem pracownikiem działu bibliografii lubelszczyzny i wiedzy regionie. Po ukończeniu studiów miałem kilka prac, e, oczywiście po studiach historycznych, e, przez kolejnych 9 lat od studiów, z zakończenia studiów pracowałem w różnych pracach, niezwiązanych z tą pracą obecną. No i oczywiście udało mi się, w końcu udało mi się, znalazłem pracę no, swoich marzeń. Tak, nawet zdziwię się sobie, że studiowałem tylko i wyłącznie historię, a nie, a nie też i bibliotekoznawstwo ponieważ widzę, że to jest praca, no, która jest bardzo rozwijająca w moim przypadku. Bibliotekę uwielbiam za to, że zgłębia wiedzę o regionie, sam jestem regionalistą, spotykam profesorów, doktorów, którzy piszą książki, które ja czytam oraz kontakt z czytelnikiem, pomaganie mu. Kontakt z czytelnikiem, rozmowa z nim powoduje to, że nie tylko pomagam jemu, ale też i sam zdobywam doświadczenie. To jest tak samo jak praca nauczyciela z uczniem. Nauczyciel uczy się poprzez uczenie kogoś innego. I to jest bardzo fascinujące. No tak, przede wszystkim w moim dziale e, bibliografii lub zajmuję się e, z, zapisywaniem artykułów z gazet codziennych, wpisywaniem ich do bazy tentowej ALMA. E, a poza tym e, zajmuję się też kwerendami e, i pomocą, i pomocą czy, czytelnikowi. Powiem, że w dziale Bibliografii Lubelszczyzny nie ma przypadkowych e, czytelników. Zazwyczaj przede wszystkim są to osoby obeznane w temacie, które pragną poszerzyć swoją wiedzę, e, dowiedzieć czegoś nowego No i mają nadzieję, że im w tym pom pomożemy. E, no i tak robimy. Swoją pracę w tym konkretnym dziale Bibliografii Lubelszczyzny e, lubię za to, że co jakiś czas dowiaduję się czegoś naprawdę nowego. Wchodzi mi do ręki jakaś nowa książka, która poszerza moją wiedzę i dzielę się nią z innymi, ponieważ jako regionalista prowadzę swoją stronę na Facebooku, gdzie publikuję jakieś ciekawostki, nowe rzeczy na temat swojego regionu zamieszkania. W czasie Narodowego Czytania poproszono mnie, żebym zadzwonił w gong, dzwon znajdujący się przed Biblioteką. Stałem się dzwonnikiem WBP i myślę, że to już zostanie zawsze. Jeroen Łupaciński był osobowością, która wyprzedzała swoją pokę zdecydowanie. Był po prostu takim marginalistą, może powiedzieć tak jak ja. Tylko, że działał w czasie o wiele bardziej nieprzychylnym polskości. W czasie rusyfikacji zbierał różne materiały, książek, ogromną ilość. No, myślę, że nad nie widział życia poza książkami. Mam w domu dwa ogromne kalaksy. I w nich po prostu składuję wszystkie książki, jakie mam, i nawet musiałem część z nich przenieść w inne miejsce, ponieważ już się już nie mieściły do innego domu. Mam dużo książek, natomiast nie mam obecnie czasu, żeby czytać w domu. Powiedziałbym, że nie ma takiej organizacji jak w Bibliotece. Po prostu położyłem według własnej wiedzy, jak je umożliwiłem, według zastosowania, według grup, że tak powiem. Działu regionu, poezję. Nawet książki religijne, nie mam czasu, żeby tego wszystkie układać. To jest bardzo domujące. Bardziej myślę o tym, żeby odkryć brakujące księgi metrykalne parafii ostrowskiej lub księgi, księgi sądowe. To jest moje marzenie. Jak dotąd ta biblioteka, w której pracuję, jest najbardziej interesująca i jak dotąd, jak dotąd nie widziałem lepszej. Strój bibliotekarek w naszej bibliotece jest bardzo gustowny bibliotekarzy jest bardziej, jakby to powiedzieć, dowolny. Tak, casual. Posowanie. W bibliotece zmieniłbym to, żeby lokalizację bliżej mojego miejsca zamieszkania. Mam za daleko do domu, a czyli tak do domu. No, spędzam codziennie dwie godziny w samochodzie. I gdyby to było możliwe, bardzo bym chciał pracować jak najdłużej w tej bibliotece. Bardzo mi się to podoba. Z ostatnich żartów, jakie wyczytałem o bibliotekarzach, zapamiętałem jeden szczególny. E, otóż przychodzi do biblioteki e, czytelnik i prosi o książkę e, Gala. No ale dociekliwy bibliotekarz pyta się, no, mówi, Anonima? Oglądają Państwo jubileuszowy, setny odcinek audycji Poranek u Hieronima. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. Oczywiście wiemy, że nie dla nagród, ale teraz miejsce na kolejne pytanie konkursowe. Czy kiedykolwiek w naszym programie wystąpiło zwierzę? O, takie masz pytanie. I trzeba powiedzieć, jakie? Tak. Można powiedzieć, jakie. No to jeśli to wystąpiło, chyba. Że... Mamy, nie, nie, że no, wystąpiło. nie, nie, nie. No, jeśli wystąpiło, to jakie, albo nie wystąpiło. Dobrze. A zatem takie pytanie, czy kiedykolwiek w naszym programie porankowym wystąpiło zwierzę? A jeżeli tak, to jakie? No niech tak będzie. Dobrze? Niech tak to będzie. kolejna książka powędruje do państwa. Eee, świętujemy ten setny odcinek waszej audycji, no ale jeszcze wracam trochę do tych jubileuszowych wydarzeń. Wczoraj było uroczystość, jak wyglądało to świętowanie? No, bo przy okazji, właśnie przytaczamy te wypowiedzi, przy okazji te, tak. tego święta waszego, które mieliście wczoraj. Świętowanie to u nas właściwie trwa już od pewnego czasu, bo mhm. wystawa jubileuszowa, która już została wernisarzem uroczystym przekazana do, do oglądu, to jest jedna rzecz konferencja jubileuszowa, kiedy biblioteki były omawiane z punktu widzenia okresu pandemicznego i to takie było spojrzenie, spojrzenie ogólnopolskie, nie tylko nasze lokalne czy też miejscowe. No i jak to na jubileuszu? Jubileusz kiedy się y, wyróżnia, kiedy się po, po, pokazuje to, co było dobre w bibliotece. Było sporo wyróżnień, nie chciałabym nad dwóch się skupić, to były wyróżnienia związane z kultu, z takim medalem kult... Gloria Artis mm -hmm. i mm, te trzy medale wczoraj były wręczone Dwa były takie związane z biblioteką. Biblioteka nasza została uhonorowana medalem Gloria Artis srebrnym i nasza koleżanka pani Bożena Lechia-Błońska, mm -hmm. o której nazwisko tak. już tutaj padło, brązowym medalem Gloria Artis. Był również medal złoty Gloria Artis. Ten powędrował do pana doktora Zbigniewa Juźwika, prezesa Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Bardzo się cieszymy, że właśnie nasza uroczystość była tą uroczystością, na której ten medal został wręczony. To powracamy do nagrań, które były przygotowane właśnie na to święto. Co teraz przytoczymy? A teraz przytoczymy Kasię. Kasia jest takim szczególnym przypadkiem. Tutaj. Wobec w tych, tych wszystkich nagraniach, które Państwo tutaj pokazujemy, ponieważ przy okazji jubileuszy i przy okazji takich opowieści o bibliotece, chcemy Państwu uświadomić jedną rzecz, że kadra takiej instytucji jak nasza składa się właśnie nie tylko z bibliotekarzy, czyli z tych pracowników merytorycznych których Państwo się najczęściej z nimi spotykają w czytelniach, wypożyczalni, ale również pracownicy administracyjni, którzy tworzą wizerunek biblioteki łącznie z nami. Pracują i chodzi o ten taką wspólnotę działań. I o tym wszystkim opowie Państwu Kasia. Nazywam się Katarzyna Zarudzka. W bibliotece pracuję ponad 20 lat. Pracuję w Sekretariacie Biblioteki Wojewódzkiej. Przyjmuję telefony, odpowiadam na listy, piszę, tworzę dokumentację, przyjmuję gości, załatwiam sprawy pracownicze, chodzę, biegam na pocztę, reprezentuję także bibliotekę na zewnątrz. Myślę, że sekretariat jest wizytówką biblioteki. Wśród moich znajomych ogólnie panuje pogląd, że praca w bibliotece jest nudna, nieciekawa, mało ambitna, mało angażująca. Jednakże dla mnie z biegiem czasu okazała się bardzo gwarna i bardzo kolorowa. Z jednej strony bardzo angażująca, wymagająca, a z drugiej strony dlatego taka ciekawa i taka dająca zadowolenie i radość. Pracę w bibliotece lubię za to, że tak naprawdę czuję się tutaj, jak w swoim domu: czuję się swobodnie, czuję się dobrze, pomimo że nie jest to praca. Dla prestiżu, dla pieniędzy, sprawia mi radość, daje mi poczucie bezpieczeństwa, daje mi y, taki komfort psychiczny, y, pozwala mi angażować się y, w kulturalne wydarzenia bardzo ciekawe, które tutaj się organizuje, a także, a może przede wszystkim nawet y, nie koliduje z moim życiem rodzinnym. Pogląd jest jeden. Bibliotekarka jest to starsza chuderlawa pani. W okularkach, w koczku, w garsonce. Bardzo nieprzyjemna i bardzo skostniała osoba. Życie tutaj pokazuje, że na moim przykładzie, ja szpilki i garsonki zamieniam na adidasy, gdyż bardzo dużo biegam. Oficjalny dress code zamieniłam na po prostu bycie sobą, gdyż pozwala mi na to praca w kulturze. I myślę, że bibliotekarze obecnie, to, że są coraz młodsi, łamią ten stereotyp. To nie jest wizerunek pani w koku, spoglądającej z nad okularów i grożącej palcem, tylko to jest młoda, fajna dziewczyna bądź chłopak, który służy pomocą jest bardzo empatyczny. Potrafi być dobrym psychologiem, dobrym słuchaczem, cierpliwym słuchaczem i dobrym doradcą. Nie ma takiej rzeczy, której mogłabym powiedzieć, że nie lubię w mojej pracy. Ja czytam obecnie ustawę o zamówieniach publicznych. To jest moja główna lektura obecnie oraz o, o dostępie do informacji publicznej. No proszę, sporo ciekawostek mogą się Państwo dowiedzieć z tych, z tych wypowiedzi. Super, że one nie były pokazane na zamkniętej gali, tylko szeroko, globalnie w internecie. Cieszę Gdybamy się. Przepraszamy o to, aby nasi koledzy zaistnili w świecie. Tak, ciekawy wątek ten o strojach, jak się ubierają bibliotekarki, bibliotekarze to chy chy chyba są stereotypy dotyczące tego stroju, prawda? To są stereotypy, i ja nawet dziwię się, że one jeszcze gdzieś funkcjonują. I, i, I czasami ludzie się dziwią, że, o, rzeczywiście, albo mówi się, o, tak, to ta pani wygląda jak bibliotekarka. Nie wiem, czy tak naprawdę, rozglądając się po naszej bibliotece, można stwierdzić, że ktokolwiek się ubiera jak, jak bibliotekarz. Myślę, że to też jest efekt. Rozmów często z czytelnikami, którzy są jednocześnie naszymi przyjaciółmi. Bo ja nie zapomnę, kiedy była taka dyskusja o tym, że a może mielibyśmy mundurki, i moja koleżanka powiedziała: Wiesz, ja bym się czuła dość niepewnie, gdybym miała przyjść do takiej instytucji i od razu byłabym spięta, a tak przychodzę do Was i witają mnie ludzie, którzy są ubrani na luzie na kolorowo, czy z kwiatami nawet we włosach, czy w glanach, i, i, i naprawdę wszystko jest okej, okay i człowiek się. Ponoć od razu tak lepiej czuję. Także ja mam wrażenie, że my się jednak staramy. Wyglądać dobrze w sensie takim, żeby to nie były dresy i, i, i jakieś takie może nazwijmy to nieprzystojne ubrania, ale, ale chyba jesteśmy ubrani na luzie. Mam, mam nadzieję, że Państwo to. Potwierdzą I, i staramy się, chyba większość z nas stara się po prostu dobrze czuć ze sobą, bo, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wychodzić do państwa z uśmiechem i, i w takim dobrym nastroju, i, i tworząc rzeczywiście przyjazną atmosferę. Na tym nam zależy i myślę, że strój jest jednak z takim, jednym z takich elementów, który może nam w tym bardzo pomóc. 26 maja 1907 roku wtedy właśnie powstała Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Takie jubileusze są okazją też do takich podsumowań, do ewaluacji. Z czego się cieszę, mhm. czego żałuję. Jak to jest, Ewa, u ciebie? Jeżeli chodzi o wczorajszą galę, to ja jednej rzeczy żałuję. Mhm. Żałuję, że nie zrobiłam sobie zdjęcia z moimi markami. Słuchaj, Aha. ja mam takie zdjęcie sprzed wielu lat, kiedy mhm. był pierwszy jubileusz, kiedy byłam kierownikiem działu i byłam kierownikiem takiego dużego działu i miałam w tym dziale kilku panów. Mhm. I oni wszyscy przyszli na ten jubileusz w garniturach. I stanęliśmy oni, we trójkę, oni i było trzech. Garnitury, ja, lubię to zdjęcie. Mhm. A wczoraj, kiedy zobaczyłam jednego marka, drugiego marka, po prostu tak. Znakomicie wyglądających jubileuszowo, to ja po prostu bardzo żałuję, że nie mam tego. Nie mam zdjęcia. zdjęcia? Nie mam, ale, ale ja ich poproszę, żeby jeden Marek, drugi Marek i pan Andrzej, też w garniturze świetnie wyglądający, stanęli kiedyś do mnie do tego zdjęcia. I Super. Tego żałuję. No to będziesz miała na pewno taką fotografię, na pewno ulegnął twojemu czarowi. Ja y mam taką propozycję, żebyśmy ta. teraz oddali głos Adzie, bo y a propos, mhm. a propos lecia biblioteki. Tak. Otóż w naszej bibliotece też bywają rody biblioteczne. Rody biblioteczne. Tak. Mianowicie pracują kolejne pokolenia Rozumiem. z danej rodziny. Tak jest. I Ada jest tego przykładem, bo jej mama. Była wieloletnią naszą koleżanką, dzisiaj jest emerytem bibliotecznym, mhm. ale bardzo sprzyja bibliotece i, i pojawia się na wszystkich wydarzeniach ważniejszej biblioteki, a Ada kontynuuje te tradycje. Ale bywały też takie przypadki w naszej bibliotece, że pracowała babcia, mama, e, córka. E, liczymy na to, że i kolejna, e, kolejne pokolenia w naszej bibliotece również zaistnieją. Biblioteka Łopacińskiego naprawdę przyciąga. Posłuchajmy Ady. Mhm. Adelina Gierszon. pracuje w bibliotece od prawie 7 lat. Jestem kulturoznawcą. Rynek pracy w te 7 lat temu był w Lublinie dosyć ubogi, a praca w bibliotece jednak była najbardziej zbliżona do tej, którą chciałam wykonywać. Moja mama przez ponad dwadzieścia. Pięć lat była bibliotekarką tutaj, w naszej bibliotece wojewódzkiej. Najpierw pracowała w administracji, potem w informacji, a na koniec w dziale udostępniania w czytelni naukowej. Mama też jest literatem, więc pasja do książki była nie tylko służbowa, ale i domowa, osobista, ogromną i ciągle się powiększa. Czy gdybym miała to liczyć tak, nie wiem, czy na metry bardziej, czy <grydy> jak w archiwum na metry, myślę, że ze 30 metrów by się pewnie uzbierało. Właściwie prawie wszystko, czego potrzebowałam i do szkoły, i na studia, miałam w domu. Są też wady, no bo jak wiemy, mieszkania w Lublinie nie są zbyt duże, także ciągle się o te książki potykamy. Pierwsza książka, pierwsza przeczytana na pewno książka, to encyklopedia PWN, którą składałam sobie na niej literki i czytałam hasła, byłam zafascynowana bardzo, szczególnie tymi hasłami, które miały zdjęcia, na przykład o Izadorze Duncan. Po, po raz pierwszy pamiętam, jak tylko nauczyłam się czytać, to przeczytałam. No na pewno te szkolne, szczególnie Kamienie na szaniec, które do tej pory bardzo lubię i jakiś czas temu też do nich wracałam. Niestety niewiele czytam rzeczy, które bym chciała czytać, bo bardzo lubię czytać książki naukowe, popularno-naukowe i monografie. Natomiast teraz bardziej skupiam się na rzeczach, które są mi potrzebne do pracy. Do pracy bibliotecznej przede wszystkim. Jest to literatura nudna. Przepisy, ustawy. <grych> Natomiast też do pracy mojej pozabibliotecznej, do mojej pasji, czyli do bycia animatorem, bardzo dużo czytam bajek i scenariuszy, które również muszę tworzyć. Należy do trupy z szafy bibliotecznej i od tych paru lat właściwie pojawiam się za każdym razem na Narodowym Czytaniu. I raz zrobiliśmy tutaj bajkę o smoku. E, tak, wykorzystywana podczas moich animacji. Ach, e, tak, i jako jingle w poranku e, uchiera Hieranima. Plusem na pewno jest e, to, że mama jest pasjonatką książki i że mamy e, tych książek w domu bardzo dużo, więc jest dostęp do tej książki, kiedy tylko jest ona potrzebna. Plusem jest też to, że mama ma ogromną wiedzę bibliotekarki, która potrafi wyszukać informacje, ale ma też wiedzę, gdzie do jakiej książki można zajrzeć. No właśnie, na studiach, na studiach miałam dosyć zawsze bogatą bibliografię do każdej pracy. Nawet pani profesor uznała, że zbyt bogatą, więc to, jest, to są na pewno plusy. No minusy to jest właśnie tylko i wyłącznie ten fakt, że bycie bibliotekarką i pasjonatem książki zawsze wiąże się z tym, że taka osoba chce mieć te książki w domu w dużej ilości. Myślę, że wiele osób mówi tak samo. Pracujesz w bibliotece, ale ci fajnie czytasz książki, siedzisz sobie w ciszy, e, nic nie robisz. E, także najczęściej się spotykam z takimi komentarzami. Właśnie z uwagi na to, że jestem dzieckiem bibliotekarki, to mimo, że nie pracuję na stanowisku merytorycznym, nie mam kontaktu z czytelnikami, to bardzo dobrze wiem, że to nie jest siedzenie tylko i wyłącznie w czytelni, czytanie książek, ale to jest bardzo taka skrupulatna praca polegająca na opracowywaniu tych książek, na statystykach. Także no, mnóstwo papierkowej roboty. Czytelnicy biblioteki przez telefon. Hmm. Bywa różnie, bywa zabawnie, bardzo. Są to, są to bardzo często osoby, które nie do końca wiedzą, znaczy mają taką opinię o bibliotece, jak o fili biblioteki, gdzie wchodzi się do jednego pomieszczenia, są od razu regały i jest jedna pani, która ma od razu ogląd na całą sytuację, więc dostaje od razu mnóstwo pytań dotyczących różnych publikacji. Muszę grzecznie zawsze odpowiadać, że połączę z odpowiednim działem. Natomiast bardzo często zdarzają się ludzie, którzy no nie do końca też chyba wiedzą, na czym polega praca bibliotekarska i mają często pretensje o, o różne rzeczy, na przykład, że nie że dlaczego nie, nie wszystkie książki wypożyczamy do domu, a tak powinno być? Dlaczego niektóre usługi są odpłatne? A, było kiedyś pytanie od pani z zagranicy, rozmawiając, rozmawiającej po angielsku, która była zdziwiona, że biblioteka nie jest otwarta 24 godziny na dobę. E, oprócz książek w domu mamy również katalogi. W których jest bardzo dużo szufladek i mnóstwo drobiazgów. Natomiast e, e, uwielbiałam tam szperać zawsze jako dziecko. E, tak samo uwielbiałam szperać w katalogach, jako dziecko, tutaj w bibliotece. I właśnie katalogi, ale też i przede wszystkim magazyn książek, zawsze był takim miejscem dla mnie niesamowicie magicznym, e, gdzie e, po prostu czułam się jak w labiryncie. Mogłam sobie wyciągać. Oczywiście odkładałam na odpowiednie miejsce wszystko. Mogłam sobie wyciągać każdą książkę i pat... szczególnie lubiłam patrzeć na rok wydania. To było dla mnie tak fascynujące, że coś było przede mną 100 lat albo 200 lat wcześniej. W wystroju biblioteki nie zmieniałabym nic. Mimo, że widzimy pięknie wyremontowane lub nowo postawione biblioteki, które rzeczywiście wyglądają imponująco, to nasza biblioteka z tym naszym charakterem, takim historycznym, bardzo mi się podoba. I nie tylko mnie, bo przychodzą również goście, którzy bardzo chwalą to, jak ta biblioteka wygląda. Tutaj bym nic nie zmieniała, natomiast to może dodałabym takie, tylko oczywiście no, będzie to trudne, jeżeli chodzi o miejsce, dodałabym takie miejsce, w którym nie tylko w czytelni, można posiedzieć, poczytać, nie tylko książkę wypożyczoną z biblioteki, ale też i jakąś własną, bo bardzo często też są takie telefony, czy, czy można przyjść z własnymi materiałami i posiedzieć sobie, popracować, poczytać. Myślę, że tutaj takie miejsce by się przydało. Wcale nie tak, jak się stereotypowo myśli o bibliotekarkach. Mamy tutaj bibliotekarki w trampkach, w glanach. Z długimi włosami, nie noszące koków. Także myślę, że ubierają się raczej na ludzie. Jestem bardzo z tego zadowolona. Uważam, że koedukacja powinna być dla równowagi psychicznej każdego pracownika, żeby w dziale przynajmniej jeden pan był. A tutaj racja, oczywiście przystanek, nazwa przystanku bardzo by się przydała, bo jest również w okolicy Plac Wolności, natomiast wysiada się pod biblioteką, pod samym jej wejściem. Tyle. Tyle. Dzięki. Oglądają Państwo wypowiedzi bibliotekarzy nagrane przy okazji jubileuszu to jest setny odcinek audycji poranek u Hieronima, podczas którego podsumowujemy te dotychczasowe wasze działania. Mówiliśmy, że oczywiście w poranku pokazujecie waszą ofertę biblioteczną ale też reagujecie na wszystko to, co dzieje się dookoła. Wspominaliśmy już te działania na rzecz Ukrainy. Pamiętam ostatnio, jak was spotkaliśmy się w Radiu Lublin, mówiłaś wtedy o zbiórce książek w języku ukraińskim. Dla dzieciaków to się udało? Jak to jest realizowane? Tak, mówiłam o tym. Koordynatorem całych działań mhm. jest Dorota w Bibliotece. Całych działań, począwszy od zbiórek, które jak wszędzie i u nas się odbywały na rzecz tych Ukraińców, a właściwie tych Ukrainek z dziećmi, które tak. głównie przybywały tutaj do Polski. Dzisiaj Ukraina już u nas osiadła i tego, co potrzebuje najbardziej, to właśnie takiej stabilności emocjonalnej, ale również te dzieci, które trafiły do polskich szkół, a również ci Ukraińcy, którzy krócej czy dłużej przebywają w Polsce, potrzebują takiego uspokoju. Uspokojenia. Tym uspokojeniem jest książka, i ta książka u nas jest. Dostępna, zarówno do wypożyczenia, tak, ale chyba i do wzięcia. Tak, można ją zabrać ze sobą. To działa tak jak book crossing, ale oczywiście, kiedy mieliśmy taki przypadek, że zdarzył się telefon z prośbą o książeczkę dla dziesięcioletniej dziewczynki, która przez chwilę jest tutaj i prawdopodobnie pojedzie z mamą dalej, no to wtedy book crossing zadziałał po prostu tak, że znaleźliśmy, bo Tomka Sojera, mm -hmm. który podpachał tej dziesięciolatki, pojechał dalej w świat i z tego się też bardzo cieszymy. I Le... oczywiście mamy tutaj, przepraszam, że tak. wieda słowo, mamy taką bogatą ofertę, która już jest w zbiorach biblioteki, pozyskaną z różnych źródeł, m.in. innymi z Instytutu Książki. To już jest do wypożyczenia, ona się poszerza. Jest nawet taka specjalna, jest taka zakładka w naszym katalogu elektronicznym, gdzie wszystkie te książki są od razu wyłowione i można sobie tylko tych książek szukać. Także zapraszamy i będziemy o tym jeszcze mówić, bo takie są nasze plany u tych poranków ukraińskich, które będą się w okresie wakacyjnym u nas pojawiały. To jaki materiał teraz zaproponujesz? No zaproponuję Ukrainę. Mhm. No i zaproponuję Ukrainę wiersz Doroty Mosti-Brodskiej i zdjęcia Doroty Mościbrockiej. Dorota Mościbrocka, list, a u nas w skarbie ciągle wojna, i ciągle giną moi bracia. Matka wciąż chodzi niespokojna, ojciec już miesiąc jak nie wraca. Już wszystkie rzeczy z domu zabrali, wśród nich i twoje fotografie. Jest tak, jak gdybyś się oddalił. Już cię na pamięć nie potrafię. Przekwitły wszystkie tulipany. Huk strzałów do snu mnie kołysza. Nie, nie przyjeżdżaj tu, kochany, gdy będę tęsknić, znów napiszę. Widzą Państwo, że bibliotekarze z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej nie są zamknięci gdzieś w instytucji, tylko odpowiadają na to, co się dzieje dookoła, w dzielnicach, ale, ale też właśnie na, na świecie. Państwo oglądają setny odcinek Audycji Poranek u Hieronima. Bardzo Wam dziękuję w ogóle, że mogę z Wami to podsumowanie przejść i dzięki temu też dowiedzieć się o różnych ciekawych odcinkach, które już za nami. Rozumiem, że utrzymujemy formułę i one będą w środę o godzinie 10 zawsze, tak? Tak, środa godzina dziesiąta, niezależnie od tego, czy to wakacje, czy nie wakacje, staramy się, aby ten odcinek był przygotowany. Nie opuściliśmy ani jednego, dlatego ten setny nam tak się świetnie tutaj zgrał z jubileuszem biblioteki. Chociaż mhm. kiedy zaczynaliśmy, to nikt tego nie obliczał. A Więc to jest się. takie zrządzenie losu. Ja gratuluję Wam, bo jako człowiek mediów wiem, że ciężko jest po pierwsze utrzymać regularność z publikacją, a po mhm. drugie ciężko jest też zapewnić pewną stabilność technologiczną, żeby to wszystko zawsze się udało i było wyemitowane. Więc ode mnie wielkie gratulacje dla Was i dla całej ekipy, którą już wymienialiśmy. Super robota, naprawdę gratuluję wam tego. Dziękujemy. Zwłaszcza za to docenienie tego, że regularność jest trudna, bo nie zawsze są takie sprzyjające okoliczności zewnętrzne, a jednak wiadomo, że trzeba to zrobić tak. i to jest taki święty czas. A ja czasem dzięki temu mogę podglądać, inspirować się i wiem, kogo warto zaprosić, na przykład do, do Radia Lublin, więc bardzo wam za to dziękuję. Za chwilę pokażemy Państwu jeszcze jeden materiał wideo. Ja później dla Was, Ewa Dorota, będę miał małą niespodziankę. Dobrze? A? Dobrze. Ewa, powiedz jeszcze, dobrze. czyją wypowiedź teraz zobaczymy. Na zakończenie wypowiedzi proponujemy spotkanie z Krzysztofem. Pracuje w Bibliotece od 1999 roku i myślę, że ma dużo dobrych, fajnych, ciekawych, mądrych rzeczy do powiedzenia na temat naszej instytucji. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Hachaj. Pracuję w Dziale Informacji i Promocji z Biblioteki Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łupacińskiego w Lublinie od 1999 roku. Filozofem i, poli i politologiem. Trochę przypadek myślę, bo w zasadzie nie myślałem nigdy o pracy w bibliotece, no ale tak się złożyło, że, że przyszedłem tutaj i zostałem. Przygotowuję, opracowuję kwerendy, udzielam różnego rodzaju informacji telefonicznych, mailowych, przez yy, media społecznościowe. No jest to jest taka szeroko rozumiana pomoc czytelnikom, użytkownikom biblioteki. E, zmienili się. E, zmienili się. Jest ich niestety mniej. E, zmienili się pod tym kątem, że są już tacy bardziej e, zorientowani w tych. Nowoczesnych technologiach, także są bardziej samodzielni, lepiej sobie radzą, na przykład z katalogami czy z jakimiś serwisami internetowymi. Chociaż jest taka jedna cecha, która chyba pozostała, taka, takie zagubienie w bibliotece. Mimo, że orientują się to jednak no, takie, tacy są zagubieni, nie zawsze wiedzą, gdzie się mają udać, czego brakuje w bibliotece. Nie wiem, tak na szybko. Nie, no na pewno nie ma wszystkiego, tylko nie wiem co tak na szybko. Myślę, że jakiegoś takiego miejsca, gdzie można by było... Takiej ale kafejki może, coś, coś takiego, gdzie czytelnicy mogliby spokojnie usiąść, coś tam sobie zjeść, wypić jakąś kawę. No takiego kącika. O właśnie kawowego powiedzmy. O. Architektura. Spokój, przede wszystkim spokój. Mimo, że było czytelników wtedy bardzo dużo, to jednak był. No, była taka swoista atmosfera biblioteczna, właśnie połączona ze spokojem. Z, no, było to takie miejsce, gdzie można było właśnie przyjść. Zawsze była książka, której szukałem, dlatego właśnie też tutaj przychodziłem między innymi, bo tutaj nie wszyscy wiedzieli, że jest tak bogaty księgozbiór. I koledzy czy koleżanki, na przykład w wydziałówce, w bibliotece wydziałowej, wyszarpywali sobie, mówiąc kolokwialnie, książki, a tutaj one były, można było skorzystać. Jeszcze wtedy było wypożyczenie, tak zwane nocne, za pozostawieniem dokumentu, więc korzystało się z tego skwapliwie. To znaczy są niektórzy, tak, użytkownicy, którzy no, są dokuczliwi, ale. Nie wiem, jakoś tam sobie z tym radzę, chyba. Najbardziej zadziwiające pytanie, gdzie jest biblioteka? E, najbardziej trudna kwerenda... To znaczy, to trudne kwerendy to są te, które są pracochłonne, moim zdaniem, bo które wymagają po prostu takich, takich dłuższych poszukiwań. E, zdarzają się, no w tej chwili przykład, żaden mi chyba nie przyjdzie do głowy, ale zdarzają się kwerendy, kiedy nie wiemy od czego zacząć tak naprawdę i najpierw musimy gdzieś sobie tam sprecyzować czy ukierunkować przez, nie wiem, jakąś encyklopedię nawet czy, czy, czy jakiś słownik tematyczny to poszukiwanie i potem szukamy w różnych źródłach, w katalogach. Natomiast nietypowy no może taką historyjkę powiem kiedyś, yy, jakaś grupa mu, młodzieży, takiej szkolnej, być może ósma klasa, może to była pierwsza klasa jakiegoś liceum przyszła na lekcję. i Potem jedna dziewczynka przyszła do mnie po tej lekcji bibliotecznej i taka biedna z bukiecikiem kwiatów mi, no, przepraszam, miała być pani. Więc prezent był typowy, natomiast no, troszeczkę się tutaj. Steneria zmieniła pozytywnie. Pozytywnie myślę, że pary tak powinien być zachowany, więc tutaj panowie. Nie, no jest lepsza atmosfera, myślę, że. Bo na to zawsze można, jeżeli coś trzeba zrobić, takiego, wykonać jakąś fizyczną pracę, to jest kogo poprosić o pomoc. Byli zaprzyjaźnieni i są. Regionaliści to jest też taka spora grupa. To jest właśnie też grupa czytelników, którzy są z jednej strony zaprzyjaźnieni, z drugiej strony oni są tacy trudni, ponieważ y, pytania czy kwerendy, które oni zadają, no, należą do tych z górnej półki, dlatego że no, ich nie możemy zbyć jakimś tam opisem bibliograficznym, czy odesłaniem do katalogu, czy do bibliografii, bo oni to wszystko już przejrzeli. Oni to znają. Oni czasami znają autorów, którzy pisali na temat tego albo, albo Sami już jakiś temat właśnie opracowywali. Także tutaj jest wymagana troszeczkę, wymagany jest troszeczkę większy wysiłek przy tej, przy tej pracy. Są zaprzyjaźnieni bibliotekarze szkolni, nauczyciele. Teraz może troszeczkę z racji pandemii mniej tych osób, ale, ale część już pewnie odeszła też na emeryturę, myślę, bo jednak. Trochę tych lat upłynęło, ale mieliśmy właśnie taką grupę też nauczycieli, którzy bardzo często z klasami pierwszymi. Tutaj mam na myśli licea, z klasami pierwszymi przyjeżdżali na lekcje biblioteczne, czy z klasami maturalnymi na warsztaty takie dla maturzystów. Także, także tak, no, są tacy czytelnicy, którzy no, jakoś tam nas lubią. Nie zawsze ze względów takich może nie wiem. Merytorycznych, bo, bo, bo coś tam im podpowiemy, mniej czy bardziej, ale no, jakieś takie sympatie są. Trudno mi to może określić. Anekdot bibliotecznych. No, myślę, że to pytanie, gdzie jest biblioteka, czy znaczy ono jest może takie dla niektórych, no. Może się ktoś dziwi, dlaczego ja o tym mówię, ale nasza biblioteka to nie jest biblioteka, na przykład miejska czy, czy szkolna, gdzie jest jedno pomieszczenie, przychodzimy i to jest biblioteka. Tylko to jest kompleks różnych działów. A więc czytelnik przychodzący do biblioteki, no ma na myśli miejsce, z którego wypożyczy książki. Dla nas to pytanie o bibliotekę no, to jest pytanie tak. Tak nieostre, niejasne, że no nie wiem, o co on pyta, czy o wypożyczalnię, czy on chce zasięgnąć informacji, czy chce sobie, nie wiem, pójść do, do czytelni, może. Także, także to jest takie troszeczkę anegdotyczne. Yy, anegdota, która mi przychodzi do głowy, to jest historia takiego młodego człowieka, którego obsługiwała nasza nieżyjąca koleżanka Danuta Golec. Yy. Ich, to były jeszcze czasy, kiedy katalog komputerowy był, ale nie zamawialiśmy komputerowo, tylko zamawialiśmy tradycyjnie przy pomocy druczków zamówień, tak zwanych rewersów. I, no i ten pan czegoś tam szukał, wypisał sobie kilka rewersów, i potem taki troszeczkę przestraszony, takim półgłosem przyszedł do nas do, do działu i mówi: Proszę pani, ale przepraszam, bo ja nie wiem, jak mam się dalej zachować. Na no, co Danka ze stoickim spokojem odpowiedziałam: no, Kulturalnie, proszę pana. Hobby, no do niedawna sport. Eee, pływanie, Nordic Walking. E, natomiast troszeczkę teraz już pontozyń zrobiłem, więc może mniej, ale staram się, ile mogę jeszcze uczestniczyć w aktywności sportowej. Muzyka. No to, oczywiście, tak. Morsowanie. No to takie jest. Troszeczkę na pograniczu sportu powiedzmy i nie wiem. Hartowania się. Tak. Morsowanie te. Tak. Pierwsza książka w moim życiu. Elementarz Wiewióreczki. Nie pamiętam autora, ale mam traumę. Do dziś. Pensje, oczywiście. Mm, 120 kilka. Nie pamiętam dokładnie pięć może. Trudne pytania są. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Piękna wypowiedź. Jeszcze z rzutem na taśmę rozwiązanie ostatniego pytania konkursowego. Pytaliśmy o to, czy w poranku u Hieronima były jakieś zwierzaki. Pani Marlena napisała, że tak. Czy dobrze odpowiedziała? Tak. No i dobrze. A ten gość był wyjątkowy, prawda? Szybko Oczywiście to była lolka. To była lolka, która u nas stała się gwiazdą po naszym spotkaniu porankowym, ponieważ napisano o niej książkę. I do pani Marleny wędruje książka o lolce. Książka, której bohaterką jest lolka. I w dodatku jeszcze lolka zawsze dla swoich czytelników odbija łapę. To wyjątkowe pytanie, wyjątkowa nagroda. Super, cieszę się, że udało się jeszcze tę książkę rozdać. A już wstaj, bo są goście i niespodzianka, więc dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Kłaniam się nisko. Witam panów serdecznie. Przekazuję Dzień mikrofon. Dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i oczywiście, skoro setny odcinek, to muszą być Dzień dobry. i kwiaty Dzień dobry. także i podziękowania. Szanowni widzowie, drodzy jubilaci, szanowni goście, sypnęło nam ostatnimi czasy różnymi wydarzeniami, konkursami, jubileuszami, a to tak się składa, że w tych datach jest setka. Wczoraj było to 115 lat i w oktawie tego wielkiego jubileuszu, a my dzisiaj mały jubileusz setnego wydania poranka u Hieronima. Ja oczywiście byłem tutaj i gościem, i jestem gospodarzem, ale tak naprawdę gospodynią tego wydarzenia i tych stu poprzednich jest pani Ewa Hadrian, która wraz z zespołem, który był tu wymieniany, wymyśliła tę propozycję kontaktu z czytelnikami, widzami. To był jej pomysł autorski. Trochę nam w tym pomogła pandemia, ale pandemii minister mówi, że nie ma, więc staramy się w dalszym ciągu to, co dobre, kontynuować. I serdecznie gratuluję ja na bieżąco. Ja nie muszę tylko z okazji setnej edycji przychodzić, ale wcześniej na bieżąco śledzę to, co jest. I tak jak spojrzymy te sto wydań wstecz, to rzeczywiście przywinęło się tu mnóstwo ciekawych ludzi. To świadczy o tym, że do nas chcą przychodzić. Tak jak wczoraj powiedziano w bibliotec na Wielkiej Gali, że do biblioteki ludzie przychodzą chętnie. Przychodzą goście i z tego jesteśmy dumni, to, to jest chyba największy sprawdzian, że ludzie nas oglądają, przychodzą, chcą z nami rozmawiać, chcą dzielić się swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami, pokazują różnego rodzaju działania, które robią, nie wszyscy o tym wiedzą i za to wszystko na ręce pani Ewy, jednocześnie dziękując za bardzo profesjonalne, no nie będę tu przy profesjonaliście mówił, ale poprowadzenie gali w Teatrze Osterwy, gdzie nie było żadnej wpadki, to dziękuję. jest już chyba też ta praca przed kamerą robi swoje. I za to jeszcze raz serdecznie dziękuję i dziękuję za kształt e, tych działań. Jak gdyby nie pani, e, to nie stworzyłoby się takiego profesjonalnego zespołu, który no, nie ukrywajmy, w amatorskim studio robi coś, co może, można pokazywać, pokazywać już na zewnątrz i się tego nie wstydzić. Więc bardzo, bardzo dziękujemy. Panie Ewo, rozgadałem się trochę, ale tak tylko ze szczerego serca. Kwiaty dla Pani Ewy Kadrian. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Tak? Dziękuję bardzo. Finał ostatniego odcinka w audycji poranny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, że Państwo byli z nami przez te 100 odcinków i oczywiście prosimy o więcej. Kolejny odcinek już w kolejnym w środę po godzinie 10. Zapraszamy. Do zobaczenia.